historię Katarzyny Krupowicz. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że to jest wystawa mojej córki i to jest jej pierwsza poważna ekspozycja prac batików, które są jej pasją od wielu lat. Dyrekcji Historycznego Centrum. Panu Jarosławowi Żakowi za to, że pomógł powiesić tę wystawę, to też nie było takie łatwe i się dużo napracował bardzo. Chciałabym też... No jest ona bardzo skomplikowana, bo zajmuje bardzo dużo czasu. Polega na farbowaniu tkaniny na mokro. W misce. I następnie, kiedy ta tkanina wyschnie, można te elementy, które są pokryte tym, znaczy te elementy, które chcemy, żeby były w danym kolorze zafarbowanym, pokrywamy gorącym woskiem. Tak etapami powstaje cały batik, kolejno farbując i woskując, zakrywając kolejne elementy woskiem, który uniemożliwia jakby dostanie się innego koloru. Bardzo ci podoba, no to jest taka poważna dyskusja. Tutaj pani proroka, pani dzień dobry. Jak się nazywasz?